to ludzie sobie wyobrażają, że Bóg nie kocha gejów. Dla mnie Bóg to jest miłością. Nazywam się Kazimierz Strzelec, mam 58 lat, jestem katolikiem, jestem gejem. Pierwszy raz się wyautowałem 11 lat temu. Powiedziałem mojemu przyjacielowi Mirkowi, nie pamiętam jak mówiłem, jak ten strach i tak dalej, no ale jego przyjęcie to takie normalne, okej. I ja tak cały czas mu powtarzam, że dzięki temu ja mogłem inaczej może żyć, bo jakby on mnie potępił czy coś, może nadal bym siedział w szafie, czego się bałem, co ludzie powiedzą, co w pracy będzie, no. To było poczucie takie, że się okłamuje siebie, kogoś, ludzi się okłamuje. To też jest, nie wiem, to jest taka chęć powiedzenia, no, jestem taki, jaki jestem, nic złego nie robię, no. Szczególnie lubię, jak ktoś tam opowiada, że a, bo gej to taki w rurkach, przegięty i tak dalej, no to ja specjalnie mówię, jak nowych ludzi poznaję, a ja powiedziałbyś, że jestem mechanikiem i reperuję różne urządzenia. Pracuję z samymi mężczyznami. Cały mój zakład na swoim falbanku, czyli warsztacie tym pracy, powiesiłem tęczową flagę. Następnym razem wszędzie, jak to wszędzie, w męskich szatniach wiszą kalendarze z paniami w bieliźni albo goły. To ja sobie zrobiłem kalendarz i wiesiłem zdjęcie pięknego mężczyzny i to wisi do tej pory. Że mam inną wrażliwość, to tak. To, że ta moja miłość do sztuki, to jest zwiedzanie muzeum, jest we mnie ciekawość świata, ludzi, nie chcę tego zatracić. Uwielbiam jeździć rowerem. Tworzę taką ruchomą szopkę. Co roku inna jest i uwielbiam podróżować. Dla mnie Bóg jest wszystkim. U nas w kościele jest tak, że no, nie zawsze jest tak, jak powinno być. Dwukrotnie doświadczyłem przemocy u konfesjonału. I dzięki temu, że znalazłem wiarę i tęczę, fundacze wiary i tęczę, dzięki temu mogłem przystąpić z powrotem do spowiedzi, odnaleźć, ktokolwiek do mnie się odwoła w godzinie miłosierdzia, nawet największy grzesznik dozna tego miłosierdzia. To jest Bóg. Jezus mówi o miłości. Chodzę do kościoła i niektórzy by pomyśleli, że no, skoro Kościół ze mną walczy, dlaczego? Chodzę do spowiedzi w swojej parafii, dostaję rozgrzeszenie, angażuję się w walkę o prawa osób LGBT+. Pracuję przy Marszu Równości w Lublinie. Pomagam ile mogę. Lublin to niesamowite miasto. To miasto, gdzie była tolerancja przez wieki. Tak samo jak my osoby LGBT, tak samo jak i niepełnosprawni, tak samo jak i kobiety, obcokrajowcy muszą się dobrze czuć w tym mieście i być bezpiecznie. Lublin musi być otwarty. Normalność to jest, co mam w tej chwili w pracy. Że nie muszę się ukrywać, mogę mówić otwarcie. Czy to jest bohaterstwo, czy odwaga? Na pewno, ale czy bohaterstwo? Skąd? Bohaterstwo to jest, jak ktoś uratuje komuś życie.